Abib domyśla się, że to Krzysiek zniszczył jego zeszyty. Nie chce jednak ulegać rasistowskim atakom. Cześć, Nadia. No hejka. Wiesz co, chciałbym z tobą porozmawiać, tylko nie tutaj. Okej. Chodź tu. Wiesz co, bo ja... chciałem ci powiedzieć... O co chodzi, Abi? Czy będziesz moją dziewczyną? No, dobra, sorry, nie pytaj. Nie, poczekaj, poczekaj. No jasne, że będę, pewnie. Tak? To pójdziemy może dzisiaj do knajpy. Okej, spoko. A masz jakiś pomysł? Na rynku otworzyli nową knajpę, to może tam. Dobra, super. Dobra, to lecę o wszystkim powiedzieć przyjaciółce. To leć, dokoniec się. Jak myślałeś, że po takim czymś odpuszczę Nadia, to grubo się myliłeś. Ty co? Ty czarnuchu. Nie ruszają mnie te rasistowskie gadki. Przynajmniej się opalać nie muszę.